Czytanie z Dziejów Apostolskich. Anioł Pański powiedział do Filipa: wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin i urzędnik królowej etiopskiej Kantaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Duch powiedział do Filipa: podejdź i przyłącz się do tego wozu. Gdy Filip pobiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza i zapytał: czy rozumiesz, co czytasz? A tamten odpowiedział: jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma: prowadzą go jak owcę na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdołał pisać lud jego, bo jego życie zabiorą z ziemi? Dworzanin zapytał Filipa: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? A Filip, wychodząc z tego tekstu pisma, opowiedział mu prawdę, dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Dworzanin powiedział: oto woda. Któż przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip: można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał zatrzymać wóz. I obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż do Cezaryi. Oto słowo Boże. Bóg nie będą dzieci. Niech cała ziemia chwali swego Boga. Niech cała ziemia. Błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę. Bo życie obdarzył naszą duszę i nie dał się potknąć naszej nodze. Niech cała ziemia chwali swego Boga. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem, co uczynił mej duszy. Do Niego wołałem moimi ustami, chwaliłem Go moim językiem. Niech cała ziemia chwali swego Boga. Bóg mnie wysłuchał, przyjął głos mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. Niech cała ziemia chwali swego Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do ludu: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie, nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. I zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jan jest chleb życia i sobie nasi wasi spożywali mannę na pustyni, po
umierali. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani Chrystusie Panu, bracia i siostry, wydawałoby się, że jest to zwykła droga. Droga dworzanina etiopskiego, która prowadziła do spotkania z Filipem. Ale to nie była zwykła droga, droga, która prowadziła od momentu czytania Słowa Bożego do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. Bo moi drodzy, była to droga ogromnego przygotowywania się do przyjęcia Chrztu Świętego. Myślę, że ten dzisiejszy tekst z Księgi Dzieł Apostolskich może być dobrą katechezą chrzcielną dla tych, którzy proszą przede wszystkim o chrzest swoich dzieci, którzy proszą także dla siebie o sakrament Chrztu Świętego. Bo moi drodzy, Chrzest Święty i przyjęcie sakramentu Chrztu Świętego przede wszystkim wymaga ogromnego pragnienia poszukiwania Pana Boga. Pytania o to, jaki chcę, by w moim życiu Pan Bóg wyznaczał kierunek. Chrzest Święty nie należy się każdemu. On jest przede wszystkim darem, który każdy ma prawo otrzymać, kiedy do Niego prosi. Ale w dzisiejszej Ewangelii doskonale pokazane są warunki przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. Może nie w Ewangelii, ale w Dziejach Apostolskich, w tym pierwszym czytaniu. Właśnie Filip, zanim spotkał tego dworzanina etiopskiego, to dworzanin etiopski, czytał słowa proroka Izajasza. Czytał słowa mówiące o cierpieniu sługi Jahwe, o cierpieniu Jezusa. A więc można powiedzieć, że on szukał Pana Boga. Nawet jeżeli nie rozumiał tego, co czytał, to było w nim ogromne pragnienie właśnie stawiania pytań Panu Bogu o sens ludzkiego życia. Dopiero wtedy, kiedy człowiek zaczyna szukać Pana Boga, kiedy zrobił pierwszy krok, to można powiedzieć, jest to pierwszy krok, który Pan Bóg nas widzi i daje człowiekowi łaskę. Drodzy bracia i siostry, tym pierwszym krokiem na pewno był w przypadku wielu z nas, bo przecież zostaliśmy ochrzczeni w wieku młodym, wtedy, kiedy byliśmy małymi dziećmi, to była ta prośba rodziców, ich pragnienie, żeby to dziecko było ochrzczone. Ale moi drodzy, dzisiejszy tekst Dziejów Apostolskich pokazuje, że Chrzest Święty jest ogromną łaską, że Pan Bóg działa w sposób darmowy, działa w sposób przede wszystkim ogromnego daru i łaski w życiu człowieka. Bo przecież dworzanin etiopski, który czytał słowa księgi proroka Izajasza, który szukał Pana Boga, spotkał na drodze właśnie Filipa. To Duch zaprowadził na drogę Filipa i spotkał on właśnie dworzanina etiopskiego. A więc można powiedzieć, Pan Bóg sprawił, że ten człowiek, który pragnął Pana Boga, pragnął Go spotykać, nagle spotkał kogoś, kto mu tego Pana Boga pokazał, mu wyjaśnił i przeprowadził go nad wody, żeby go mógł ochrzcić. Dlatego, drodzy bracia i siostry, ten dzisiejszy tekst pokazuje jakby dwa wymiary sakramentu. Pierwszy wymiar to jest wymiar, który jest nazywany w Kościele, to się tak bardzo fachowo nazywa i bardzo trudno się to wypowiada, może dla was jest niezrozumiałe, ex opere operato, czyli sakrament działa niezależnie od tego, czy my przykładamy do tego wysiłek, czy nie. Jeżeli udziela nam go rzeczywiście ważnie wyświęcony kapłan, jeżeli udziela go nam szafarz, to wtedy sakrament daje łaskę. Dlaczego chrzcimy dzisiaj dzieci w wieku niemowlęcym?
chcemy, żeby te dzieci były ochrzczone, ponieważ w sercu tego dziecka Pan Bóg wlewa od samego początku łaskę. Ta łaska jakby kiełkuje, wzrasta, niezależnie od tego, czy to dziecko tak naprawdę rozumie to, co przyjęło, to jego rodzice wyrażają ogromną wiarę przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. Ale dzisiejszy także fragment Dziejów Apostolskich pokazuje ten drugi element bardzo ludzkiego wysiłku, owocności sakramentu. Pokazuje, że właściwie, żeby sakrament był owocnie przeżyty, to ja muszę być człowiekiem, który się nawraca i który robi coś w kierunku Pana Boga i chce Go spotykać. Myślę, że to pokazane jest na przykładzie tego dzisiejszego czytania, kiedy dworzanin etiopski czytał Słowo Boże, wyruszył w drogę, pragnął Pana Boga, dlatego Pan Bóg pozwolił mu się ochrzcić i spotkać kogoś, kto mu wyjaśnił to Słowo Boże. Drodzy bracia i siostry, sakrament Chrztu Świętego jest takim ogromnym prezentem, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Ale ten prezent może być nierozpakowany, może być wrzucony w kąt i wtedy staje się bezużyteczny. Dzisiaj wiemy, być może takich jest chrześcijan, którzy zostali ochrzczeni, ale dramat polega na tym, że tak naprawdę nie poznali, czym tak naprawdę jest łaska Chrztu Świętego. Może właśnie Pan Bóg daje nam tą rocznicę przyjęcia Chrztu Polski 1050, żebyśmy osobiście, ale też jako naród potrafili odkryć, do czego mnie zobowiązuje sakrament Chrztu Świętego. Zobowiązuje mnie do świętości. Pan Bóg chce, żebym był człowiekiem świętym. Ja już nie potrzebuję niczego innego. Pan Bóg daje mi cały pakiet świętości właśnie w sakramencie Chrztu Świętego. Nazywa się to powszechnym powołaniem do kapłaństwa, czyli właściwie misją podążania do świętości. I dlatego, drodzy bracia i siostry, papież Franciszek na jednej z katechez zadał pytanie tym, do których mówił, czy znasz datę swojego Chrztu Świętego? Znacie datę? Jeżeli ktoś nie zna daty, to myślę, że warto pójść do kancelarii, wyciągnąć sobie dokument sakramentu Chrztu Świętego, poprawić w ramkę i wtedy, kiedy ten Chrzest Święty został przyjęty przez nas, warto sobie zrobić takie drugie urodziny i świętować narodzenie mojego życia dla Pana Boga. Amen. Dziękuję.